tym samouczku najpierw pobierzemy całe potrzebne oprogramowanie z GitHub, a następnie zainstalujemy je jeden po drugim. Sprawdź wymagania sprzętowe i upewnij się, że Twój komputer jest do tego odpowiedni. W dowolnej przeglądarce, w wyszukiwarce, wpisz GitHub Prism Core. Możesz kliknąć link i przełączyć się na tę kartę. Lub link do wyszukiwarki Google. Wybór Prism Core na GitHub. Ten link znajduje się poniżej wszystkich filmów Prism. Kliknij na niego. Przenieśliśmy się do repozytorium GitHub Prism Core. Tutaj można znaleźć wszystkie linki od deweloperów Prism Blockchain. Kliknij link, aby pobrać Prism Core na Windows. Wybierasz swój system operacyjny. System zapyta, gdzie pobrać plik. Wybierz pulpit. Kliknij zapisz. Natychmiast na pulpicie pojawi się ikona Prism. Aby szybciej pobrać całą historię blockchain do nodu, sugeruję pobranie odlewu folderu Decibela. Aby to zrobić, przejdź do GitHub Prism Core. Wybierz pobierz. Official Blockchain Snapshot. Torrent lub folder zip. Ja wybieram folder zip. Możesz pobrać na pulpit. Pobiorę na dysk D, aby zaoszczędzić miejsce na dysku C. Przejdź do mój komputer. Naciśnij drive D, folder Prism Decibela został poubrany. Kliknij go prawym przyciskiem myszy. Kliknij prawym przyciskiem myszy właściwości. Waga tego folderu wynosi 14,6 GB. Przejdź do repozytorium Prism na GitHub. I kliknij pobierz Java 8 dla Prism Core U221 Windows. Kliknij na zip archiwum na pulpicie. Zapisz. Poubrany folder Java pojawi się na pulpicie. Przejdź ponownie do repozytorium GitHub i wybierz, aby pobrać Prism Core znak podkreślenia moc dla wszystkich systemów operacyjnych versus 1.2 lub versus 1.32. Wybieram versus 1.32. Klikamy na pulpicie. Zapisz. Folder MAD versus 1.32 pojawił się na pulpicie. W pierwszej części tego filmu pobraliśmy 4 całkowicie darmowe programy. Pierwsze darmowe oprogramowanie Prism Core na dysk C, aby zainstalować własnego node na komputerze. Drugie darmową historię blockchain do 5 stycznia 2023 roku na dysk D, aby przyspieszyć synchronizację historii blockchain. Trzecie darmowa Java 8 U221, aby node była w pełni funkcjonalna. 4 stycznia darmowy MAD do wyświetlania w node wszystkich funkcji w portfelach Forge. W drugiej części tego filmu przystępujemy do uruchomienia pobranych programów. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest uruchomienie nodu. Kliknij tę ikonę. Uruchom jako administrator. Zaznacz pole wyboru. Kliknij przycisk Dalej. Zaznacz to pole również tutaj i kliknij Next. Kliknij Instaluj. Instalacja będzie kontynuowana. Usuń zaznaczenie tutaj. Kliknij Zakończ. Na pulpicie pojawi się skrót Prism. Zanim go klikniesz i uruchomisz nodę, zainstaluj pobraną Javę 8 U221 na swoim komputerze. Przejdź do panelu sterowania. Programy i komponenty. Sprawdź wersję Java zainstalowaną z node. Wersja 8 Update 162 jest zainstalowana. I potrzebujemy U221, naciśnij odinstaluj. Czy naprawdę chcesz odinstalować? Tak. Java została odinstalowana. Teraz kliknij folder Java 8 U221. Otwórz go. Istnieją dwie instrukcje dotyczące jego uruchomienia. Jedna w języku angielskim, druga w języku rosyjskim. Wybierz te dwa pliki i uruchom jako administrator. Następny. Następny. Ładowanie rozpoczęte. Następny. Teraz instalowanie. Kliknij Close. Przejdź do panelu sterowania. Programy.
i sprawdź, czy Java 8.221 jest zainstalowana. Uruchom ponownie komputer. Teraz musimy upewnić się, że Java nie jest aktualizowana. Aby to zrobić, naciśnij Start. Wszystkie aplikacje. Znajdź Java. Sprawdź aktualizację. Updata. Wyczyść pole wyboru. Do not check. Apply. OK. Naciśnij. Mój komputer. Wpisz registru editor w wyszukiwarce. Po pobraniu kliknij ikonę registru editor. Naciśnij. HKEY Local Machine. Naciśnij software. Dalej. Każdy komputer będzie miał inną ścieżkę. Sprawdź te fragmenty, aby zobaczyć, który pasuje do Twojego. Twoim zadaniem jest znalezienie folderu Enable Java Update. W moim przypadku folder ten znajduje się pod adresem komputer HKEY Macina Local Software WOW 6432 Node Java Soft Java Update Palesi Enable Java Update. Naciśnij folder Enable Java Update. Usuń jedynkę. Wstaw 0. Naciśnij OK. Teraz Java nie zostanie zaktualizowana do nowej płatnej wersji. Folder Java na pulpicie można usunąć. Można go również usunąć z folderu pobierania, jeśli został tam poubrany. Uruchom ponownie komputer i uruchomić aplikację Noda. Kliknij skrót Pryzm. Wybierz właściwości. Dalej. Zlokalizuj pliki. Wyświetlony zostanie folder z zainstalowanymi programami. Znajdź Prism Config. Wybierz plik. Kliknij przycisk, aby uruchomić go jako administrator. W górnym wierszu wprowadź swój statyczny adres IP. Jeśli Twój adres IP jest dynamiczny, możesz pozostawić to pole puste. Tutaj możesz wpisać nazwę swojej Node. Ja wpisałem Valentina SINMA2. To nazwa mojego kanału na YouTube. Wymyśl hasło administratora i wpisz je w tym polu. Wstaw tutaj publiczny adres swojego osobistego portfela, który już utworzyłeś z tego filmu. Jeśli nie utworzyłeś jeszcze osobistego portfela, możesz go utworzyć po uruchomieniu Node. Pozostaw domyślnie zaznaczone pola wyboru. Kliknij pierwszy wiersz. Oto statyczne zaufane adresy, które będą wyświetlane w PIRAS. Tutaj też. Niczego tu nie dotykaj. Umieść tutaj dwa znaczniki. Tutaj również niczego nie zmieniaj. Naciśnij Save plus Start Pryzm. Node przygotowuje się do startu. Zamykamy wszystkie pliki. Pojawia się ostrzeżenie o blokowaniu. Ignorujemy ostrzeżenie i wciskamy Zezwalaj na dostęp. Wybierz swój kraj. Kliknij Jestem zarejestrowanym użytkownikiem. Jeśli nie utworzyłeś jeszcze osobistego portfela online, kliknij tę ikonę. Na jej miejscu pojawi się ikona z kluczem. Kliknij ten klucz i wklej tutaj wymyślone przez siebie hasło w przygotowanym dokumencie tekstowym. Hasło musi składać się z co najmniej 113 do 120 znaków i małych liter alfabetu łacińskiego ze spacjami. Skopiuj je z dokumentu tekstowego. Kopiuj. Wklej tutaj swoje hasło. Naciśnij Enter. Node, używając wymyślonego przez Ciebie hasła, wygenerowała dla Ciebie adres portfela i klucz publiczny. Klikasz na adres portfela. Pojawiają się szczegóły portfela. Kopiujesz klucz publiczny z portfela. Wklejasz go do dokumentu tekstowego. Kliknij adres portfela. Skopiuj adres portfela. Wklej go do dokumentu tekstowego. Powiel go kilka razy. Kliknij przycisk wyjścia w węźle, aby zamknąć ten portfel. Kliknij ikonę. Wprowadź hasło w celu weryfikacji. W ten sposób w Node można utworzyć dowolną liczbę portfeli. Naciśnij Zaloguj się. Twój adres i klucz publiczny muszą być zgodne z adresem i kluczem publicznym, które już otrzymałeś dla swojego hasła. Zapisz dokument. Zrób zrzut ekranu dokumentu. I przenieś dokument na pendrive A. Jeśli utworzyłeś już portfel online i masz jego adres, wklej go tutaj. Kliknij przycisk Zapamiętaj.
jeśli masz wiele portfeli. Następnie za każdym razem wklej tutaj nowy adres z innego portfela i kliknij zapamiętaj. Node domyślnie zapamięta do 100 adresów portfeli. A kiedy opuścisz Node, możesz przełączać się między portfelami tutaj. Kliknij strzałkę, aby wejść. Łańcuch bloków jest obecnie ładowany. Poczekaj, aż zostanie w pełni załadowany. Łańcuch bloków rozpoczął ładowanie od bloku 0. Został on uruchomiony 27 lipca 2018 roku. Czas uruchomienia wynosi 21 godzin 17 minut i 59 sekund. Naciśnij przycisk minimalizacji okna Node i wyłącz tryb uśpienia na komputerze. Aby to zrobić, kliknij koło zębate opcji. Wybierz zasilanie i baterię. Wybierz ekran i tryb uśpienia. Wyłącz ekran można pozostawić bez zmian. Kliknij opcję tryb uśpienia po 45 minutach. Zaznacz pole wyboru. Wybierz. Nigdy nie wyłączaj. Aby wyłączyć tę funkcję, naciśnij włącz tryb uśpienia. Node pobiera się od prawie 4 godzin. Pobrano tylko 22%. Kliknij na zakładkę PIRS. Podczas pobierania Node automatycznie połączyła się z 14 węzłami w sieci blockchain Pryzm. Jak dotąd na saldzie jest 0 monet, ponieważ ten portfel został utworzony niedawno, a węzeł pobrał tylko do wysokości 805 417 bloków. Aby przyspieszyć pobieranie historii bloków, zastąpmy folder decybela, który przesłaliśmy na dysk C. Aby to zrobić, na pasku zadań kliknij ikonę Pryzm. Następnie kliknij Shutdown. Naciśnij Mój komputer. Dysk D. Poubrani folder Pryzm decybela. Kliknij na Otwórz. Teraz znajdź folder decybela na dysku C. Pierwsza opcja. Mój komputer, dysk C, użytkownicy, nazwa użytkownika. Mam Lenovo. Ty możesz mieć user. Następnie app data. Roaming. Folder Pryzm. Folder Pryzm decybela. Druga opcja. Mój komputer. Dysk C, wpisz Pryzm decybela. Wyszukaj wynik. Wybierz folder ze ścieżką C, users, Lenovo app data, roaming Pryzm. Kliknij. Zaznacz wszystkie foldery na dysku C i usuń je. Folder jest pusty. Teraz zaznacz wszystkie pliki na dysku D. Przeciągnij i upuść je na dysk C. Zaczynamy ładowanie historii transakcji. Procedura jest długa, ale przydatna. Pobieranie od 0 do maja 2023 roku zajmuje kilka dni. Ładowanie z zamiennym folderem decybela zajmuje tylko kilka godzin. Po zakończeniu pobierania folderu decybela uruchom ponownie komputer. Kliknij skrót właściwości Pryzm. Lokalizacja pliku. Pryzm config. Uruchom Node. Poczekaj, aż historia blockchain zostanie w pełni zesynchronizowana. Dziś, 28 maja, wysokość wygenerowanych bloków wynosi 2,544,982. Saldo na tym portfelu wynosi 28,987 monetarny. Nie ma jeszcze salda strukturalnego, ponieważ nie aktywowałem jeszcze żadnego portfela w ramach tego portfela. A paramining działa i generuje mi nowe monety z tego salda. Powoli, ale niezawodnie. Odłącz Node. Kliknij folder mat poubrani z GitGroup. Otwórz folder. W folderze znajdują się dwie instrukcje dotyczące ręcznej instalacji modu. Jedna w języku angielskim. Druga w języku rosyjskim. Wybierz opcję automatycznego zastąpienia zawartości folderu. Kliknij folder UI. Zaznacz wszystkie pliki i foldery. Kliknij skrót Pryzm. Właściwości. Lokalizacja plików. Kliknij folder HTML. W tym folderze znajdź folder UI. Kliknij go. Przenieś tutaj wszystkie wybrane foldery i pliki. I kliknij zastąp pliki.
To kończy instalację modów. Po zainstalowaniu tego moda, ta zakładka pojawi się w Node. Forge Accounts. Ten mod daje Ci możliwość zobaczyć ogólne statystyki wszystkich portfeli Forge. Wyświetlanie statystyk każdego portfela indywidualnie. Najważniejsze. Po ciągłych aktualizacjach systemu Windows i ponownym uruchomieniu komputera. Ten mod, po uruchomieniu Node, daje możliwość automatycznego podłączenia wszystkich portfeli do żerowania w ciągu kilku sekund, naciskając tylko jeden przycisk. Aby to zrobić, utwórz dokument tekstowy. Wprowadź w nim hasło do portfela i naciśnij Enter. Wprowadź drugie hasło, naciśnij Enter. I utwórz pełną listę wszystkich haseł do portfela. Zapisz ten dokument tekstowy. Przenieś go na pendrive A i usuń z komputera. Po każdym ponownym uruchomieniu komputera, uruchom Node. Kliknij zakładkę Forge Accounts. Istnieje zero kont Forigin. Kliknij przycisk, aby aktywować Forigin. Pojawiło się zapytanie. Podłączyć jednego e-wallet czy uruchomić z pliku? Naciśnij z innego pliku. Wybierz nośnik pamięci USB. Otwórz. Wybierz żądany folder. Otwórz. Rozpocznie się proces podłączania urządzenia Forge. Kliknij przeglądaj. I kliknij Forge Accounts. Wszystkie portfele Pryzm zostaną automatycznie podłączone do kuźni w ciągu sekundy. Łatwość instalacji Pryzm Core sprawia, że każdy, kto ma komputer i internet, może zainstalować zimny portfel na swoim komputerze osobistym. Właśnie dlatego Pryzm nazywany jest monetą ludzi. Prześlij ten film na swoje kanały. Udostępnij te informacje. Daj swoim przyjaciołom i znajomym możliwość uczestniczenia w generowaniu osobistych monet na ich własnych portfelach. Otrzymuj pasywny stały dochód w monetach. Zostawiaj hasła z portfela monet jako dziedzictwo. Zastosuj kryptowalutę Pryzm w dowolnej firmie jako zniżki na prezenty dla swoich klientów na dowolne towary i usługi. Mam nadzieję, że samouczek wideo był dla Ciebie przydatny. Ustaw znak, subskrybuj kanał. Napisz komentarz. Вставляем. Так, теперь мы здесь выбираем. Заправиться. Выбираем номер колонки. Вторая, ну так, дизельное топливо. Так, понятно. Ага, вот. Ну вот заправим 57 литров. Хотя у меня в машине нажимаем оплатить. Так, призм. Видите, призм такси. Окей. Подтвердить. Она заработала, она полилась, прикиньте. Вау, а тут еще и пишет, сейчас заправляемся. Слушайте, это просто огонь. Это просто огонь. Это что-то невероятное. До чего дошел прогресс. Видите, он еще показывает здесь. Обалдеть.